Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Będę miał przyjemność poprowadzić ten panel. Pana profesora Jacka Pyżalskiego już Państwo poznali przed chwilą, kiedy przedstawiał bardzo ciekawe wyniki badań, do których na pewno w pierwszym pytaniu nawiążę. Ale jest z nami również pani Marta Gromada, menadżer w Departamencie Przeciwdziałania Dezinformacji w Naukowej Akademickiej Sieci Komputerowej NASK. Patryk Zakrzewski, koordynator Akademii Fact-Checkingu w Stowarzyszeniu Domagog. I pani doktor Klaudia Rosińska, pedagog, ekspert do spraw przeciwdziałania dezinformacji, też NASK i inne instytucje państwowe. Szanowni Państwo, chciałem rozpocząć od pytania nawiązującego poniekąd do wystąpienia profesora Pyżalskiego. Natomiast zastanawiam się, czy je nie zmienić, bo rzeczywiście te wyniki są porażające i moje pytanie miało brzmieć, czy tak naprawdę skupiając się na nastolatkach, na młodzieży, w pracy większości nas działając przeciw dezinformacji, czy nie mijamy się trochę z grupą docelową? Bo no właśnie teraz już nie wiem, czy ci nastolatkowie mają największe kompetencje cyfrowe spośród naszego społeczeństwa, ale myślę o osobach starszych, o osobach pracujących, przede wszystkim o seniorach, gdzie one też często korzystają z tego internetu i no niestety łatwiej, wydaje mi się, tak z mojego doświadczenia, ale nie mam badań oczywiście na to, o wiele łatwiej dają się nabrać na takie typowe fake newsy, jak na przykład przerobienie, dodanie zdjęcia gwiazdy porno do jakiegoś cytatu. Czy coś w tym stylu. A ci młodzi prawdopodobnie te gwiazdy już znają, tak? Więc oni się tak łatwo nie nabiorą. No właśnie, czy nie mijamy się w tym, skupiając się tak bardzo na młodzieży, panie profesorze? Tak przyszło mi do głowy, na czym miałaby polegać edukacja medialna, że mielibyśmy im pokazać te gwiazdy, no nie wiadomo, dobra. Ale nie żartując, powiem w ten sposób, że to jest w ogóle generalnie problem niedobadania pewnych grup, tak? Ja od 20 lat badam na przykład przemoc czy cyberprzemoc i większość badań się prowadzi w grupie nastolatków, co nie znaczy, że dorośli ludzie tego nie robią albo tego nie doświadczają i tak dalej, tylko ich się bada marginalnie, tak? Więc my dużo więcej wiemy o młodzieży, bo młodzież się tak jakby z założenia uważa za tą szczególnie zagrożoną grupę, gdzie problemy używania mediów mogą przynieść różne problemy i tak dalej. I to trochę niesłusznie jest zrobione, bo my tak naprawdę dużo mniej wiemy o dorosłym pokoleniu i na przykład tych rzeczach związanych z dorosłym pokoleniem, gdzie są bardzo podobne problemy, tak? Ja nie zrobiliśmy takich badań, ale spodziewam się, że te wyniki mogłyby być bardzo podobne w niektórych miejscach. Zresztą taki najprostszy przykład, jak już mówimy o tam używaniu mediów, tak? Myśmy w czasie pandemii robili badania uczniów, rodziców i nauczycieli w 34 szkołach, czyli badaliśmy dorosłych i młodszych i coś takiego jak na przykład problematyczne używanie internetu, co się dzieciom i młodzieży przypisuje, to wskaźniki tego problematycznego używania były tak samo wysokie w grupie nauczycieli i rodziców, nie? Tylko normalnie nikt tego nie bada, bo każdy bada tylko dzieci i młodzież, no nie? Więc to się jakby dzieje. Więc to chyba jest bardzo celne, żeby to zrobić. I tak naprawdę no, można by powiedzieć, no kto ma z czego nalać, nie? Czyli pytanie jest, czy my tak naprawdę słusznie sobie uzurpujemy takie przekonanie, że my to potrafimy robić i tylko kwestia, żebyśmy nauczyli młodych ludzi, nie? Bo mogłoby się na przykład okazać, że nie do końca umiemy robić i mogłoby się okazać, że nie bardzo mamy czego nauczyć, no nie? Więc ja bym powiedział, że to jest bardzo celne, nie? Że to, myślę, że to jeszcze wrócimy do tego tematu, ale że to chyba powinniśmy się pozbyć tego takiego wąskiego tylko zwracania naszych oczu w kierunku młodych ludzi. Tak, tak. Zareklamuję od razu produkt, bo w NASK-u szykujemy się do przeprowadzenia badania na temat dezinformacji, na temat perspektywy patrzenia na uchodźców właśnie w trzech grupach wiekowych. Tutaj była olbrzymia dyskusja, ponieważ obserwujemy również w NASK-u, mamy oddzielne działania tylko dla nastolatków, oddzielne badania dla nastolatków, a zauważyliśmy, że brakuje tego konektora, czyli rodziców nastolatków oraz dziadków nastolatków,
którzy często z tymi nastolatkami mają kontakt. Więc też to, że nastolatkowie coś potrafią albo czegoś nie potrafią, może rzutować nas te starsze grupy, bo to często przy młodzieży rodzice się uczą obsługi różnych social mediów, które powstają. Dziadkowie słyszą o zagłębieniach internetu, o których pewnie nigdy nie chcieli słyszeć albo potrafią sobie w jakiś sposób coś wyobrazić. Więc tutaj nasze badanie też, które planujemy, które będzie kilkuczęściowe i będzie powtarzalne na terenie Polski, mam nadzieję, na dużych grupach, to właśnie będą trzy grupy, więc też nie jest tak źle. Będą badane inne grupy, a to, że właśnie skupiamy się na nastolatkach, to po pierwsze no musimy chronić młodzież, to jest też taki jakby odgórny cel, więc to ci bezbronni, więc trzeba ich bronić. Dwa, trzeba ich poznawać, no bo to jest to, co będzie w przyszłości, więc czym skorupka nasiąknie za młodu. Więc to, jakie mają umiejętności teraz, czym się interesują, w jakie rejony z internetu schodzą, jest ważne, żeby coś przewidzieć w przyszłości. Trzy, że właśnie oni często rozmawiają z rodzicami, pokazują, czy też powstają nowe problemy, których jeszcze nie znaliśmy wcześniej właśnie w tej grupie. Więc to tak chciałam dodać i myślę, że tutaj oddam mikrofon. Tak, Patryku, bo wiem, że w Akademii Fact-Checkingu staracie się targetować swoje działania nie tylko do młodzieży, tak? Zgadza się. Ja najpierw może zacznę od tego, że bardzo się cieszę, że powstają kolejne badania i tutaj działania pod kierunkiem pana profesora zawsze no, nas też prowadzą w odpowiednim kierunku i cieszę się, że tych badań jest coraz więcej, choć wciąż, i tutaj co do tego się zgadzamy, jest ich za mało, więc wiem, że wśród publiczności są też przedstawiciele Akademii, więc też gorąco z tego miejsca zachęcam do podejmowania działań, które nam, praktykom edukacji medialnej, pomogą mądrzej adresować zasoby, którymi dysponujemy i rzeczywiście odpowiadać na realne problemy, a nie takie, które my sobie wyobrażamy. Są na szczęście badania, które pozwalają nam, Wiktor, troszkę na twoje pytanie odpowiedzieć. W ubiegłym roku, pod koniec ubiegłego roku zostało przeprowadzone badanie pod kierunkiem Fundacji Digital Poland. Też mieliśmy swój mały udział w przygotowaniu kwestionariusza. Badanie pod tytułem Dezinformacja oczami Polaków zostało opublikowane w lutym tego roku i mamy z niego kilka wniosków, które informują nas o tym, jaka jest podatność osób w różnym wieku na przekazy dezinformacyjne. Mała taka uwaga metodologiczna, badanie polegało na tym, że uczestnicy badania odpowiadali, na ile zgadzają się ze stwierdzeniem podanym przez osobę badacza. Wszystkie te twierdzenia miały charakter narracji, informacji wprowadzającej w błąd, więc na tej podstawie byliśmy w stanie stwierdzić, na ile pewne narracje w polskim społeczeństwie są obecne i powielane. Jak się okazuje, jak sobie przejrzymy przekrój różnych tematów, a tam się pojawiały tematy związane z klimatem, energetyką, zdrowiem, polityką, też pandemia koronawirusa tutaj gdzieś była zaznaczona, ale to nie był jedyny temat w koszyku zdrowie, no to okazało się, że w zdecydowanej większości z tych tematów to osoby najmłodsze, w tym badaniu akurat to były osoby w wieku 18-34 lata, najczęściej stwierdzają, że raczej bądź w dużej mierze zgadzają się z tym dezinformującym stwierdzeniem. Ta odporność na te informacje w grupie wiekowej 55+ była często zdecydowanie niższa. Ja tu się nie pokuszę o żadne wnioski, co może być tego przyczyną, bo przypominając sobie te badania, uświadomiłem sobie, że do każdych wyników badań bylibyśmy w stanie jakąś mądrą, logiczną odpowiedź znaleźć, ale tutaj potrzeba kolejnych badań, które pozwoliłyby nam ustalić przyczynę. Więc tak, tutaj jest to jakaś jedno badanie, które potwierdzałoby tezę, że powinniśmy adresować nasze działania do młodzieży, która jest na treści dezinformujące podatna. Natomiast my też staramy się w naszej organizacji podejmować działania na rzecz osób starszych i tutaj z jednego konkretnego powodu wśród osób w wieku powyżej 60 roku życia z roku na rok jest coraz więcej osób, które regularnie korzystają z internetu. Wczoraj sprawdziłem jeszcze raz te dane, mamy aktualne dane za 2022 rok. W tej chwili w ostatnich 3 miesiącach przed badaniem aż 60% osób powyżej 60 roku życia przyznało, że korzystało z internetu, więc zakładam, że to są te osoby, które korzystają z internetu raczej regularnie, a tylko 2 lata temu ten odsetek wynosił 50%, w tej chwili to jest 50%, a wynosił 40%. Czyli o 10 punktów procentowych w ciągu zaledwie 2 lat, dość szczególnych ze względu na pandemię, ale jednak osób w tym wieku dołączyło do społeczności osób korzystających z internetu.
bardzo często w programach widzimy to, że osoby starsze są przygotowywane do korzystania z urządzeń, z software'u, ale nie ma, za tym nie idzie nauka czy poszerzanie wiedzy o tym, jak działają media społecznościowe, w jaki sposób treści tam są selekcjonowane. To jest ta luka, którą staramy się uzupełnić. Dzięki. Pani doktor? Więc dzień dobry Państwu. Bardzo mi miło, że możemy tutaj podyskutować o tak ważnym temacie. Ja może odniosę się do tego badania, o którym wspomniał Patryk. My się tutaj znamy. Ja nie będę tutaj czarować, że współpracowałam już tylko chyba z profesorem Pyżalskim. Nie współpracowałam z tego grona. Jeszcze mam nadzieję. Ale Patryk wspomina o badaniu, które w rzeczywistości jest tym, co wskazał wcześniej pan profesor. Jest samoopisem i to jeszcze samoopisem pewnej sprofilowanej grupy. Młodzież jest dla mnie oczywistym, że wskaże na ekologię, bo często przy dezinformacji zapominamy o tym, że ona dotyczy tematów bliskich nam. To jest to newsness po angielsku, ta newsowość. Ona nie jest oderwana od całego tego ekosystemu informacyjnego. Więc ja ostatnio tak zaczęłam sobie sądzić, że no nie możemy uczyć tylko o dezinformacji, bo to jest cały ekosystem różnych zjawisk, różnych procesów, które zachodzą, a ta dezinformacja po prostu wykorzystuje pewne trendy i w te trendy wnika i wnika głęboko strukturalnie. Więc na pewno edukacja medialna pojęta w taki nasz tradycyjny sposób, bo wiele lat już zajmuję się tym tematem, ona nigdy nie będzie w pełni wystarczająca, bo no, dopiero troszkę eksperymentujemy, może tak to nazwę, eksperymentujemy, poznajemy zagrożenie, robimy badania, te badania wskazują na bardzo różne obszary i różne wpływy i zjawiska. Zatem dopiero jak dobrze zdiagnozujemy i sklasyfikujemy problem, będziemy mogli testować narzędzia jego rozwiązania, bo zaraz okaże się, co już mamy za granicą wiele badań mówiących o tym, że pewne rzeczy działają skutecznie, a pewne w ogóle nie, chociaż są podejmowane i aktywne działania edukacyjne w tym obszarze. Zatem to jest trochę tak, że edukacja na pewno jest potrzebna, ale ja lubię ją postrzegać w takim paradygmacie trójkąta, czyli nie możemy skupiać się punktowo na grupie, tylko na całym systemie społecznym. I najlepiej to widać na przykładzie szkoły. To są niesamowicie ważne i potrzebne działania różnych organizacji, tak jak Demagog i wiele innych, które wchodzą do szkół, robią bardzo ciekawe, bardzo dobrze przygotowane warsztaty, no i potem znikają. I ta młodzież zostaje w tej szkole z tymi nauczycielami, z, powiedzmy sobie brutalnie, bardzo często osobami, które nie mają tych kompetencji i tak naprawdę ta wiedza ulatuje. Nie ma skutków długotrwałych, przynajmniej nie ma na to badań. Natomiast kiedy już idziemy równolegle z edukacją do nauczycieli i do rodziców, a takie próby już też są podejmowane również w Polsce, to widzimy nieco inne efekty, bo już wtedy zmienia się pewien system społeczny. I rodzic, i dziecko, i nauczyciel ma szansę wytworzyć nowy, nawet jeżeli to też pewnie będzie wymagało czasu, zanim to zostanie w pełni zastosowane, pewien nowy sposób postrzegania rzeczywistości medialnej, wspólny dla tego środowiska. No i teraz pewnie sztuką byłoby i zbadać jakość tej edukacji, ale też przełożyć ten format na całe społeczeństwo, bo tak jak wspominałam wcześniej, dezinformacja to nie jest tylko kwestia kompetencji, jak ją rozpoznać. To jest to, co dotknął delikatnie pan profesor. To jest bardzo często motywacja. Czy ja w ogóle chcę wiedzieć, że to jest nieprawda, bo może ja wolę wierzyć w to, co jest tam napisane. Bo może to wspiera mój światopogląd, może jest mi to potrzebne, żeby poczuć się bardziej kompetentnym. Jest wiele różnych motywacji. Naukowcy zastanawiają się, która z nich przeważa. Może mam mentalność konspiracyjną i lubię ten dreszczyk adrenaliny przy teoriach spiskowych. I tak naprawdę to jest bardzo dużo pracy psychologicznej i takiej autorefleksyjności nad tym, jak ja jako jednostka konsumuję informacje i co ja mogę zrobić, żebym zmienił ten sposób, jeśli on jest dla mnie destrukcyjny, tak? Jeśli te moje emocje zaburzają mi sposób percepcji. Więc myślę, że temat jest absolutnie aktualny, potrzebny i ważny, ale otwarty, bo to jest jednak wciąż eksperyment na żywym organizmie. Dziękuję. Dziękuję.
Trochę już powiedzieliśmy na temat złych i dobrych praktyk. Natomiast właśnie chciałbym się zapytać o inne złe praktyki, czyli co robimy źle, jako powiedzmy, że środowisko ludzi, którzy walczą z dezinformacją. Nie mówię tutaj o konkretnych przypadkach, co państwo na przykład zrobili źle, chociaż jeśli ktoś chciałby się taką dobrą porażką, z której wynikła nauka, podzielić, to oczywiście. Natomiast takie działania, które są często powielane, są proste. Profesor tutaj też wspominał o tych badaniach, które są robione w taki sam sposób i tak naprawdę nie wiemy, czy te kompetencje rzeczywiście tam są cyfrowe. Ale też przy okazji o tych dobrych praktykach, które tak naprawdę działają, mogą być mierzalne i w jakiś sposób przybliżają nas do tego celu. Panie profesorze? Mi się wydaje, że generalna zasada jest taka, że robimy często edukację medialną, która jest niecelowana do grupy i nie uwzględniająca jakby specyfiki grupy, do której jest kierowana. No nie wiem, lubimy tak mówić nastolatkowie, ale są tak duże nierówności cyfrowe wśród nastolatków i tak naprawdę jest część nastolatków, wszyscy właściwie korzystają na przykład z urządzeń mobilnych, dołączenia się z internetem, ale w rzeczywistości na pewnym poziomie no bardzo zróżnicowane są te kompetencje cyfrowe. Nie ma czegoś takiego jak nastolatek równa się kompetentny użytkownik mediów cyfrowych. Tak się zwykło mówić, on jest tam cyfrowy to byle, co on potrafi. Nie? No, jest bardzo dużo nierówności. Mówię to od 15 lat bardzo intensywnie badam i raczej mogę powiedzieć o różnych podgrupach nastolatków. Ale dobra, żeby nie być gołosłownym, to może powiem coś takiego bardzo konkretnego jako przykład. Generalnie rzecz biorąc, dezinformacja działa najmocniej wtedy, kiedy dotyczy treści, które wzbudzają dużo emocji. To znaczy, krótko mówiąc, jak ktoś dostaje informacje, które mu się bardzo zgadzają albo nie zgadzają ze światopoglądem, no to jest jakby, można powiedzieć, w tym momencie szczególnie podatny na to, żeby kupić coś, co jest nieprawdą i wziąć to za dobrą monetę i to przyjąć i tak dalej, nie? I tak naprawdę to powinniśmy mówić w programach edukacji medialnych młodym ludziom, kiedy ty musisz być szczególnie ostrożny, kiedy co się pojawia w twojej głowie, jak się czujesz z komunikatem medialnym, a idziemy na łatwiznę, tak? I dajemy hasło ogólne, że tam sprawdzaj wszystko, co jest i tak dalej. Często właśnie jesteśmy w tym nierealistyczni, no nie? No bo to mogę komuś tak mówić, na przykład sprawdzaj wszystko, co spotkasz w internecie, tylko pytanie jest, czyli co, on zwalnia się z całego życia i tylko sprawdza wszystko, co znajduje w internecie? No raczej tego nie robi, ale kiedy byśmy byli, czyli musimy być też realistyczni. Proszę zobaczyć, że większość programów edukacji medialnej czy edukacyjnych jest prowadzonych albo z taką prostą ewaluacją, czy ci się podobały zajęcia, nie? Ale na przykład ja bym wchodził w to trochę głębiej, nie? Czyli bym pytał ludzi, czy to są realistyczne rzeczy, których oni się uczą na tych zajęciach, czy oni je stosują. No, to jest niebezpieczne dla tych często, co prowadzą te programy, bo zaczną to sprawdzać i wtedy się zacznie problem, tak? Natomiast jak mamy to tylko robić, to się dzieje. Znaczy nie mówię, że nie ma dobrych rzeczy, jest dużo dobrych rzeczy, natomiast bym bardzo mocno stawiał na takie mocne przyglądanie się praktyczne, rozmawianie z użytkownikami takie głębsze, nie na poziomie prostego kwestionariusza, czy to ciekawe, czy to nieciekawe, czy tam się czegoś nauczyłeś, czy się nie nauczyłeś, tylko tak trochę właśnie spotkałbym się z pewną grupą tych, którzy w tym brali udział i bym powiedział, coś się zmieniło w tych twoich praktykach codziennie, coś robisz, da się to w ogóle wdrożyć, czego się nauczyłeś, nie da się, czyli żebyśmy byli bardziej elastyczni jako ci edukatorzy medialni i na przykład następna edycja tego programu, żeby na przykład się urealniła albo coś takiego. Raczej się tak niestety nie robi, tak? To znaczy wymyśla się coś genialnego, jakaś grupa ekspertów wymyśla i się to po prostu wdraża, no nie? A wydaje mi się, że więcej tego odbiorcy jest potrzebny też na etapie tworzenia tego, modyfikowania i tak dalej, co jest trudne no, i co jest niewygodne, no, co by nie mówić. Czyli taka lepsza ewaluacja tych naszych działań. Pani Marto? To ja od razu powiem o konkretach, bo faktycznie mamy i sukcesy, i małe porażki, jeżeli chodzi o walkę z dezinformacją, bo zespół jest młody i świeży w ramach NASK, został utworzony dopiero w styczniu, tak naprawdę tam wyodrębniony, więc wiele się nauczyliśmy w tym czasie, zwłaszcza, że zespół był utworzony po to, by walczyć z dezinformacją covidową, a wydarzyła się wojna w Ukrainie i nasze działania zostały zupełnie zmienione i też potrzeby zostały zmienione i ważność tematu zmieniła się z dnia na dzień.
I tutaj do porażek zarówno osobistych, jak i działowych mogę na przykład śmiało powiedzieć, że mieliśmy taki cykl umieszczania publikacji dezinformujących z informacją, że to dezinformacja i tak dalej. Po czym się zorientowaliśmy, że dajemy zasięgi dezinformacji tak naprawdę. Więc publikacja na stronie NASK-u, że coś jest dezinformacją i dawanie przestrzeni tej dezinformacji nie miała sensu, więc musieliśmy w tym procesie zmienić nasze postrzeganie tego. Moją osobistą porażką było to, że właśnie też często podkreślałam, bo wymaga się od nas złotych recept, jak nagle z dnia na dzień wszyscy użytkownicy zaczną czytać i rozumieć. Bo czytanie ze zrozumieniem ćwiczymy od pierwszej klasy podstawówki. I ja teraz nagle nie wejdę i nie powiem, proszę czytać książki, to świat stanie się lepszy. No nie, tak to nie działa. Więc też miałam takie złote rady, na przykład sprawdzajmy w takich sprawdzonych źródłach najlepiej trzech daną informację. Przyjeżdżam do domu, mówię do mojej mamy, moja mama mnie pyta, a słyszałaś, że będą opryski antycovidowe w Warszawie? Więc moja mama jest nauczycielką od 30 lat. I tak siedzę i patrzę i pytam się, gdzie ty to przeczytałaś? No na Facebooku, wszędzie to było na Facebooku. Ja mówię, no dobrze, ale sprawdziłaś gdzieś indziej? Tak, bo ja czytam różne media. Ja mówię, no dobrze, ale jakie media czytasz? No na Facebooku mam taką stronę, na Facebooku mam taką stronę i na Facebooku mam jeszcze taką inną stronę. Aha. No dobrze, przeczytała w trzech różnych mediach, wszystkie są na Facebooku, wszystkie są dopasowane po jej algorytmie. Dowiedziała się tego, czego chciała, czyli że będą opryski antycovidowe w Warszawie i teraz czeka, kiedy one będą. Więc osoba wykształcona, ucząca nasze dzieci, również tej edukacji medialnej, bo gdzieś tam ten internet chciał, nie chciał się wkrada. Więc to była moja porażka osobista. Mogę powiedzieć, z sukcesów to tutaj z dr Rosińską współpracujemy, zmieniamy te procesy, próbujemy znaleźć różne recepty, różne podejścia, różnych tematów się jej mamy, bo tak jak już wspomniałam, ten temat urósł i też jest wiele potrzeb. I z takich sukcesów są szkolenia dla seniorów, które okazały się naprawdę fajną wymianą doświadczeń. Panie i panowie chętnie korzystają, zadają pytania. Ja to nie mówię o osobach starszych 60, bo tu moja mama by się obraziła, gdyby usłyszała, że jest osobą starszą. Mówimy tu o osobach zaawansowanych wiekiem, które korzystają z tych mediów, mają wnuki, z którymi rozmawiają o tych mediach społecznościowych, które idą do lekarza i chcą powiedzieć, że mieli szkolenie z NASK-iem i już wiedzą trochę o tej dezinformacji i nie można wszystkiemu wierzyć. Są takie proste rzeczy, że właśnie ulotka u lekarza, ktoś to przeczyta, ktoś to przyniesie do domu, ktoś tam coś o tym powie. Czy właśnie takie zaangażowanie osób, na które byśmy nie wpadli, że właśnie te panie przecież spędzają czas na rozmowach, na wymianie tej informacji. Gdzieś tę edukację prowadzą w taki przyjazny sposób, więc to jest taki sukces nasz osobisty. No i oprócz tego w tej takiej dezinformacji największym sukcesem jest to, że udostępniliśmy po prostu maila, na którego ludzie wszyscy Państwo mogą wysyłać dezinformacje i mieć poczucie sprawczości, że coś robię, że coś rozpoznaję, że coś jest nie tak i mogę skorzystać. I kiedy rozpoczęła się wojna w Ukrainie, to wtedy ten mail ruszył, to informacje@nask.pl. Tych maili było zatrważająco dużo i to były osoby, które były zaangażowane na tyle, że potrafiły w nocy wysyłać nam takie paczki adresów. Ale takie paczki w setkach liczące. Więc ktoś po prostu w domu siedząc wklejał, wysyłał nam, informował nas i my mogliśmy dzięki temu wysłać to już gotowe, sprawdzić oczywiście, ale wysłać to dalej, coś z tym zrobić, prosić o zdjęcie tego i tak dalej. I ten mail jest aktywny nadal i te zgłoszenia codziennie przychodzą. Oczywiście już nie w takim natłoku, jak było na początku wojny, ale codziennie one są. Więc to jest taki sukces duży, bo takie dla obywateli mam wrażenie, że poczucie, że ktoś się tym zajmuje, że ktoś gdzieś czuwa, że jest ktoś, kto się tym interesuje, też jest ważne. Co zresztą spotykam, gdy mówię, czym się zajmuję. To najczęściej te osoby właśnie nie wiedzą w ogóle, o co chodzi. I jak mówię, to nagle, to jest coś takiego? To ktoś się tym zajmuje? To jest jakiś bezpieczny internet gdzieś? Więc to tak przydługo, ale starałam się symetrycznie, trochę porażek, trochę sukcesów. Patryku? Dzięki. Ja może zacznę od tego, że
Troszkę mnie zezłościł tytuł tego naszego dzisiejszego panelu, dlatego że z niego wybrzmiewa troszkę taka presja. Ja myślę, że my w Demagogu sobie tą presję wystarczająco już mocno nakładamy od 8 lat naszego funkcjonowania. Ciągle mamy poczucie, że w obszarze walki z dezinformacją robimy za mało, w edukacji medialnej robimy za mało, że moglibyśmy lepiej ewaluować nasze projekty, że moglibyśmy działać z rodzicami, dziadkami, a nie tylko z uczniami, że moglibyśmy bardziej różnicować te nasze rozwiązania tak, żeby odpowiadały na realne potrzeby polskich szkół, no ale jednak później sobie jakby zdaję sprawę z tego, że jesteśmy w tej chwili zespołem liczącym nieco ponad 30 osób w różnym, na różnym poziomie zatrudnienia, różną ilość czasu poświęcam na tę pracę, a z drugiej strony mamy parlament, który bez żadnego trudu przeznacza blisko 3 miliardy złotych na wsparcie mediów publicznych, które funkcji publicznej już od jakiegoś czasu niestety nie pełnią. I daje to taki troszkę niesmak z jednej strony, a z drugiej poczucie tego, że toczymy ten kamień i staramy się jakoś odpowiadać na problem społeczny, który jest oczywisty, myślę. A wciąż jest dużo pytań, co możemy zrobić więcej, jak możemy to wszystko usprawnić. A z drugiej strony, no właśnie, są działania, które stoją w absolutnej kontrze do tego, co społeczeństwo obywatelskie stara się tutaj w odpowiedzi na problem dezinformacji zrobić. Więc to jest taka ogólna uwaga dotycząca tego, że na pewno możemy więcej, na pewno możemy lepiej. Pytanie, czy jesteśmy jedynymi, którzy powinni i którzy mają zasoby ludzkie, finansowe na to, żeby na problem dezinformacji odpowiadać. W tym kontekście ja może powiem troszkę bardziej ogólnie, może już nie z perspektywy edukacji medialnej, tylko takiej naszej działki fact-checkingowej, że to, co widzę jako jakieś złe czy nieefektywne praktyki albo pewnego rodzaju zagrożenia dla w ogóle rozmowy o walce z dezinformacją, to, co obserwuję ostatnio, szczególnie podczas konferencji, w których większość składu paneli czy dyskusji to są reprezentanci właśnie instytucji publicznych, ryzyko jest takie, że będziemy przekierowywać uwagę będziemy inaczej rozkładać akcenty, jeśli chodzi o to, skąd ta informacja do nas przychodzi, dezinformacja do nas przychodzi. Bardzo często w tych dyskusjach mówi się wyłącznie o dezinformacji zewnętrznej, czyli tej pochodzącej najczęściej w polskim kontekście z kierunku rosyjskiego, białoruskiego, być może też chińskiego, te wątki powiedzmy takie dalekowschodnie są troszkę mniej w Polsce poruszane, a jednocześnie brakuje w tym kontekście miejsca na dyskusję o tej dezinformacji wewnętrznej, która ma ogromny wpływ na sposób postrzegania rzeczywistości przez nasze społeczeństwo. Tutaj to jest bardzo, bardzo grząski grunt. Ja zawsze cieszę się ze spotkań z Naskiem, bo wiem, że robicie bardzo dobrą robotę i też mamy okazję współpracować, więc ta szansa na to, że takie partnerstwo w ogóle ma szansę istnieć między instytucją publiczną dziś, a organizacją pozarządową jest bardzo cenna. Ale jednak gdzieś tam ten fokus się przesuwa niebezpiecznie, marginalizując te ryzyka, z którymi się jednak w Polsce silnie mierzymy. I druga taka rzecz, która przychodzi mi do głowy w kontekście ryzyk, to że w edukacji medialnej, wspierając te kompetencje krytycznego myślenia, czasem możemy się w taką pułapkę wpędzić tego, że za bardzo zachęcimy nas samych, osoby, z którymi pracujemy, do własnego samodzielnego researchu, który często na poziomie warsztatowym może być i jakoś tam dobry, ale nie poparty wystarczającą kompetencją, wiedzą, może doprowadzić nas do ślepe zaułki interpretacji danych, do których dostajemy dostęp. Czyli to może być skutek, nie wiem, powielania jakichś właśnie teorii spiskowych, ale też składanie elementów układanki na takiej zasadzie, że to są dwie, myślimy, że to jest jedna układanka, tak naprawdę kompletujemy obraz z trzech różnych zestawów. Więc to jest dosyć ryzykowne i tutaj wspierając kompetencje osób, z którymi pracujemy, myślę, warto na to uwagę zwracać. No i jeżeli za jednym zamachem mamy powiedzieć o złych i dobrych praktykach, to ja przejdę do tej części dobrych praktyk. I z takiej naszej fact-checkingowej, demagogowej działki myślę, że czymś, co na pewno jest bardzo cenne, to możliwość współpracy z wieloma podmiotami i to jest coś, co się w ostatnich miesiącach też dzieje. W ubiegłym tygodniu też tu w Warszawie odbyło się bardzo fajne spotkanie praktyków
działających w obszarze przeciwdziałania dezinformacji z bardzo różnych dyscyplin, od tematów fact-checkingowych, edukacji medialnej, którą mieliśmy okazję reprezentować jako Demagog, ale też przez dyplomację, wojsko, instytucje państwowe, aż po biznes, więc naprawdę bardzo takie szerokie grono osób zaangażowanych w dyskusję. Więc jakby zachęcam też do tego, żeby w kontekście walki z dezinformacją, przeciwdziałania myśleć o różnych formatach współpracy. Z takich, myślę, ważniejszych sukcesów może w ostatnim roku to to, że jako organizacja mieliśmy okazję, wciąż mam okazję współtworzyć europejską sieć fact-checkerów, standardów fact-checkingowych, jako jedna z 5 organizacji w Europie, więc to jest jeden z przykładów tego, jak wiele można osiągnąć, odkładając na bok może jakieś takie własne interesy, co myślę, że w Polsce szczególnie jest widoczne, że czasem nam jest trudno współpracować i podejmować ten wysiłek, bo mamy wtedy szansę na dużo lepszy owoc. Więc to może tyle ode mnie. Proszę. Patryk tak skromnie pochwalił. Ja mam całą listę. Jak ktoś jest zainteresowany sukcesami Demagoga, to w kuluarach chętnie się podzielę. Tak, bo chyba warto o tym powiedzieć, że Demagogowi też częściowo zawdzięczamy w ogóle ten ruch w Polsce związany z fact-checkingiem. Zatem to, że w ogóle rozmawiamy o dezinformacji, ja bym traktowała jako już ten dobry punkt, bo ja pamiętam czasy, kiedy o dezinformacji rozmawiałam z moją promotorką i stwierdziła, że no nic z tym tematem, z doktoratem to nie bardzo, bo nie ma badań, nie ma co się tym zajmować. A teraz rozmawiamy o tym wszyscy, więc zmiana jakościowa jest, myślę, fundamentalna. Czyli sam fakt, że temat stał się popularny, to oczywiście ma też duże ryzyka, bo tym tematem też potrafią zajmować się osoby tylko ze względu na popularność. Natomiast to, że o tym rozmawiamy, ja traktuję jako bardzo ważny i potrzebny fundament. I słusznie tutaj Patryk wspomniał o tym, że ważna jest pewna formuła współpracy systemu, całego systemu, zarówno organizacji państwowych, jak i pozarządowych. No ale ja jestem zwolenniczką takiej tezy, że róbmy czy mówmy o tym, na co mamy wpływ, bo to możemy zmienić. Więc z dobrych praktyk zdecydowanie jako przełom traktuję kodeks dobrych praktyk i wreszcie moment zrzeszenia się wielu organizacji zajmujących się przeciwdziałaniem dezinformacji. To uważam za wartość, za coś bardzo ważnego i dobrego, bo razem jesteśmy silniejsi. Druga rzecz z takich dobrych rzeczy, to myślę, że warto wspomnieć w kontekście NASK-u o profilu Włącz Weryfikację, który jako pierwszy z kolei w Polsce wprowadził taką formułę pre-bankingu, czyli takiego uodparniania społeczeństwa na potencjalną dezinformację jeszcze przed jej wystąpieniem. Co jest bardzo ważne i potrzebne, bo badania psychologiczne mówią nam o tym, że jak już uwierzymy w dezinformację, to choćby demagog napisał milion sprostowań, to niestety większość osób albo nie zobaczy tych sprostowań, albo w nie nie uwierzy, bo już będzie przekonana. Zatem już mamy tą nową, dobrą praktykę, że możemy działać jeszcze przed wystąpieniem dezinformacji. No to tyle z dobrych rzeczy. A z tych złych, no też mam całą listę, ale nie chcę tutaj być taką bardzo negatywną postacią, więc z tych złych ja traktuję jako najgorszą rzecz, czy błąd, jaki popełniliśmy też jako eksperci. To jest taki błąd, że sami uwierzyliśmy w swoją eksperckość i zaczęliśmy uczyć ludzi bardzo z takim dużym entuzjazmem wielu rzeczy. No, po czym okazało się, że oj, to w sumie już teraz tak nie działa, to się już zdążyło wyjaśnić badaniami, tu się okazało, że to jest nieefektywne. No i troszkę dostaliśmy takiego pstryczka w nos, taką lekcję pokory, że czasami ten entuzjazm może nie przynieść tak dobrych rezultatów. No ale to jest droga, tak jak mówię, droga eksperymentalna, której się uczymy. I z takich jeszcze powiedziałabym trudnych czy negatywnych rzeczy, to troszkę o tym Patryk wspomniał, no to są te kwestie światopoglądowe. I tutaj oddaję Indeedowi wielkie pole i wielkie gratulacje i podziękowania, bo żeby, w moim przekonaniu, żeby skutecznie i realnie dyskutować, a zatem też przeciwdziałać dezinformacji, musimy nauczyć się budować pewną płaszczyznę porozumienia, tak żebyśmy od razu nie spotykali się z takim murem, ty masz takie poglądy, ja nawet nie chcę słuchać tego, co ty mi mówisz, że to jest nieprawda, bo ja mam inne.
Jeżeli tak będzie funkcjonowała debata publiczna, to za chwileczkę okaże się, że tak, ta organizacja fact-checkingowa wspiera te poglądy, ta organizacja wspiera te poglądy, ja wierzę tej, ty wierzysz tej i właściwie nadal będziemy funkcjonować właśnie w takim paradygmacie wroga. I myślę, że potężnym zasobem do przeciwdziałania dezinformacji jest właśnie umiejętność czy próba budowania płaszczyzny dialogu i uczenia ludzi rozmowy, uczenia rozpoznawania dezinformacji poprzez zadawania pytań, które pomogą tej osobie rozpoznać w sobie pewne mechanizmy autorefleksji, a niekoniecznie mu powiedzieć, ty jesteś głupszy, bo w to uwierzyłeś, albo ty się nie znasz, albo ty jesteś jakimś teoretykiem spiskowym i w ogóle nie ma sensu z tobą rozmawiać. Ja obserwuję bardzo dobre rezultaty z takich właśnie spotkań, kiedy ludzie są przekonani o tym, że z mediów czy z różnych źródeł czerpią informacje, z którymi się zgadzają, a potem nagle uświadamiają sobie, że w sumie no może nie zgadzam się z tym człowiekiem, ale możemy się tak rozejść i nie musimy się wcale nienawidzić z tego powodu. I wtedy dopiero następuje ten punkt, który ja, ponieważ też skończyłam pedagogikę, traktuję jako to taki punkt wyjściowy do edukacji. Bo dopiero wtedy, kiedy ten umysł się otwiera, dopiero wtedy możemy tłumaczyć, jak działają te mechanizmy, jak je rozpoznawać w sobie, jak nie wierzyć w dezinformację. A dopóki będziemy głosić to z pozycji takiej, ja jestem jedynym kompetentnym ekspertem, a ty się nie znasz, to myślę, że te rezultaty, jak pan profesor pokazał, mogą być właśnie takie nie do końca satysfakcjonujące. Czyli jednym z ważniejszych zadań jest przebicie tej bańki informacyjnej, która nas trawi. Chciałbym przejść trochę do mediów tradycyjnych, z tych cyfrowych i z edukacji medialnej. W momencie, w którym był wybuch w Przewodowie ostatnio, rakiety spadły na Polskę, zabijając dwie osoby. Wiele mediów, wielu dziennikarzy mówiło, sprawdzajcie nasze media, tam tylko podajemy dobre źródła, zweryfikowane informacje i tak dalej. No a potem pojawiła się notatka Associated Press, która no, w oczywisty sposób wprowadzała w błąd. Została ona tam sprawdzona tylko w jednym źródle. No i te media oczywiście tą notatkę podały, tak? No bo jak to media, wszystko co z agencji prasowych wychodzi, to musi być prawdą. I byłem wściekły na tych dziennikarzy, że się chwalili wcześniej, tak? Że są tacy wspaniali, ich redakcje są takie wspaniałe, weryfikują źródła, nie tworzą dezinformacji, a potem jednak tą dezinformację podali. Czy w takich sytuacjach, w sytuacjach kryzysowych, dynamicznych, właśnie jak ten wybuch, czy zamachy terrorystyczne, przewroty polityczne i tak dalej, co powinny robić media, w jaki sposób komunikować, czy czekać na oficjalne komunikaty władz, które w tym wypadku zajął trochę czasu, czy lepiej komunikować o tym, że to jest niesprawdzona informacja, że być może ona się nie sprawdzi, być może to jest nieprawda, czy w ogóle nie działać, czy samemu w jakiś sposób spróbować tą informację potwierdzić, panie profesorze? Znaczy, mam trochę szerszy jeszcze komentarz, że w ogóle jak mówimy już o edukacji medialnej, to chyba najgorszą radę, jaką możemy komuś dać, czy jakąś taki przekaz edukacyjny, to taki, że są jakieś w ogóle jakiekolwiek teraz źródła, że jak z tego źródła to masz prawdę, tak? Bo to już ostatnia rzecz, która się wydarzy i taka bardzo nierealistyczna, ale wracając jeszcze do tego, nie ma już właściwie mediów tradycyjnych, tak? Bo tak naprawdę nawet to, co dziennikarze podają na przykład w mediach tradycyjnych, często biorą z internetu, tak? Czy w drugą stronę to jest pomieszane, właściwie jest konwergencja, właściwie nie ma tak, że one zostały wchłonięte, przemieszane, przeszatkowane. To inaczej media redakcyjne. Tak, redakcyjne, no, dokładnie, no tylko, że niektóre media internetowe też są redakcyjne, no tak, nie? Tak, więc oczywiście. to jakby ten podział tu nie przebiega, nie? Ale wracając do tego jeszcze, no to ja może powiem tak, że ja bym uważał, że rzeczywiście, jeżeli zależy im, no bo znowu szybko informacji, tak? No to rzeczywiście, jeżeli mają coś, co weryfikujemy i tak dalej, no to powinno to być podane. To jest jakaś taka odpowiedzialność jakby za
słowo. No i, ale biorąc też pod uwagę, że media od siebie przepisują informacje. Bardzo często jak w głuchym telefonie, że jeden wpuszcza fałszywą, a każdy następny przepisuje. Przecież to było wielokrotnie widziane. Przecież słynny niebieski wieloryb na przykład i akcja niebieskiego wieloryba, to się zaczęło od jakiegoś tabloidu brytyjskiego, który przepisał coś z kolei z telegramu, tam z portalu społecznościowego rosyjskiego, przepisał jakąś tam wypowiedź, a później już poszło, tak, po kolei. Więc ja myślę sobie, że to fajny temat w ogóle, ale fajny temat pan jakby otworzył, ciekawy, ale właśnie ciekawy też pod tym względem, że ja słyszałem takie przekazy w edukacji medialnej, nie? Sprawdzaj w mediach tradycyjnych, nie? Kiedyś też mówiono, nie sprawdzaj w internecie, nie? Tylko sprawdzaj na przykład w papierowym źródle, nie? Tylko, że potem było tak, że w Wikipedii jak ktoś umarł, to już nie żył, a w papierowym źródle dalej żył, nie? No to gdzie była prawda, no nie? No więc to nie jest takie proste już teraz. Znaczy na pewno nie ma czegoś takiego jak jakiś zestaw źródeł, który możemy komuś podać, czy mediów, że bierz stąd, a to jest czyste źródło, prawda? I tak dalej. Więc to chyba nie ten kierunek, że powinniśmy się zrewidować jakoś z tymi przekazami, no. Ja też uderzę w ten pesymistyczny dość ton na temat kondycji medialnej, bo od lat już nie mówimy o dziennikarzach, tylko o media workerach, którzy mają w szybkim tempie wyprodukować wiele treści, tak żeby wiele się klikało. No i tu jest problem. My tego jako teoretycy no nie przeskoczymy. Jeżeli media chcą zarabiać pieniądze, chcą wygrać z internetem, są dostępne na wszystkich platformach, więc muszą pierwsze na Twitterze coś opublikować, muszą napędzić tę klikalność, muszą te clickbaity tam czasami wrzucić, do tego jeszcze reklamodawcom zapewnić byt i tak dalej. No to co my tu możemy, że tak powiem, zrobić? To jest biznes. Ja bym chciała bardzo, żeby tam ktoś, jakaś odpowiedzialność była, ale ta odpowiedzialność zawsze kończy się na tych najniższych media workerach, których po prostu się wyrzuca i się bierze następnych. Ci media workerzy często po prostu na akord piszą teksty, no nie zdają się na wszystkim przecież, no nie ma takich ludzi. Nie ma wyspecjalizowanych, młodych dziennikarzy, którzy dostają dobre pieniądze i pracują dla jednej agencji i poświęcają się konfliktowi w Ukrainie 24 godziny na dobę. No są ludzie, którzy raz piszą o za dużych butach u jakiejś gwiazdy, a potem piszą artykuł o tym, że dwie bomby zabiły kogoś. I ja akurat w tym czasie, kiedy te bomby spadły, byłam za granicą i obserwowałam media zachodnie. Ja byłam przerażona, w jakim tempie zwołano ekspertów, którzy kiedyś pracowali w NATO, którzy potwierdzali, że tak, spadły tam bomby. Mhm. I tutaj jest po prostu... I to było 15 minut, 20 minut od tej pierwszej tej informacji i tam już byli eksperci, którzy już opinie swoje już na żywo, łączenia z całego świata z kimś, kto kiedyś pracował w NATO. I to jest ekspert. Nie wiadomo, co robił w tym NATO. Mógł tam zupełnie coś innego, ale już był ekspertem, już program się kręcił i już na pasku tamte informacje lecą i w mediach społecznościowych materiały się publikują. Więc ja tutaj niestety nie mam telewizora i z tego się bardzo cieszę. Czytam media, czytam prasę, bo lubię dobre dziennikarstwo, ale no to jest rzadkość, to się umówmy. No to na to potrzeba czasu. A jeżeli coś się dzieje szybko i to są z tym połączone są emocje i z tym są połączone zasięgi, no to ja tutaj nie uspokoję nagle świata i powiem, haha, poczekajmy. Wszyscy poczekajmy, aż wyjdzie premier o północy i nam powie, że tak było albo nie było. Nikt nie chce czekać. Mamy ten wall po to w takim tempie ustawiony. Tak nasze oczy już przywykły do tego tempa czytania informacji, nie skupiania się nawet na tym, co jest w tej informacji, nie myślenia o tej informacji, tylko przyjmowania, że no jakby ja tutaj niestety widzę to bardzo ciemnych barwach i chciałabym, żeby wszyscy się na chwilę zatrzymali i pomyśleli. To jest takie moje pobożne życzenie. Różnie z tym bywa. Nawet u mnie, więc to spokojnie. Ja też tam w tej grupie zaznaczyłabym, że czasami podaję fake news. To się zdarza. W najlepszym. A, to jest strasznie trudne pytanie o ten przewodów i ono jest jakby można tyle wątków otworzyć na różnych poziomach, ale pozwolę sobie zatrzymać się może przy tych mediach i reakcjach. To, co na pewno widzieliśmy, to coś jakby w przestrzeni Twittera, to ciekawe zjawisko to, że i myślę, że wojna w Ukrainie to sprawia, że po raz pierwszy jest coraz większa społeczność użytkowników platform społecznościowych, którzy przestrzegają przed zbyt szybkim powielaniem informacji w czasie rzeczywistym. To znaczy, kiedy coś się zaczyna dziać, to pojawiają się zewsząd komunikaty, żebyśmy się wstrzymali i zaczekali do momentu, kiedy będziemy mieli jakieś sprawdzone informacje. I to cieszy. Myślę, że to jest jakieś nowum w tym roku w porównaniu z latami poprzednimi.
Bardzo nie chcę jakby jakichś wyroków tutaj szafować, jeśli chodzi o kwestie mediów, bo z jednej strony wiadomo, że są to często organizacje, które są nastawione na zysk, ale ten zysk to nie jest wyłącznie zysk lądujący w kieszeniach akcjonariuszy, a zysk, który pozwala się tym medium rozwijać i w ogóle funkcjonować. Więc to jest trudny temat. Ja gdzieś staram się upatrywać nadziei w zmianie podejścia do modeli biznesowych, jeśli chodzi o prowadzenie mediów. To nie jest temat, w którym jestem ekspertem, ale jakieś intuicje i obserwacje podpowiadają mi, że w dobrym kierunku zmierzają te media, które jednak przyjmują modele subskrypcyjne i polegają na swoich czytelnikach. To oczywiście ma jakieś ryzyka. To też może nie jest jeszcze taki stabilny model finansowania, ale mamy pierwsze przykłady pokazujące, że jest to w Polsce też możliwe. Natomiast ogromny minus, jaki dostrzegam w tym modelu, to, że jakby skutkiem tego będzie to, że osoby w tej chwili wykluczone ekonomicznie będą jednocześnie wykluczone informacyjnie. I z badań, które były przeprowadzone w 2021 rok przez Instytut w Uniwersytecie Oksfordzkim, który co roku bada to, w jaki sposób konsumujemy media również w Polsce, no to z takich subskrypcji w tej chwili w Polsce korzysta tylko 14% obywateli, o 14% badanych, czyli myślę niewiele. Pozostałe osoby korzystają z tego, co jest po prostu dostępne bezpłatnie, więc jakąś formą szukania alternatywy dla takiego szybkiego, nastawionego na kliknięcia odsłony dziennikarstwa byłby model subskrypcyjny, no ale on wymaga zainteresowania czytelników i przede wszystkim wielu czytelników, których stać na to. A biorąc pod uwagę ekonomiczny kryzys, kryzys energetyczny również, ta grupa może się kurczyć. Więc to jest jakaś taka jedna refleksja dotycząca kwestii mediów. Z tego samego badania są też bardzo ciekawe wnioski dotyczące w ogóle zaufania do mediów i tego, jakby nie pokażę Państwu teraz tego niestety, ale zachęcam do zerknięcia do tego raportu, bo w tym raporcie są wyszczególnione najpopularniejsze media w Polsce i serwisy internetowe, ale też telewizje, dzienniki, tygodniki i tak dalej. I tam zawsze około 30 osoby pytane są właśnie o to, na ile ufają albo nie ufają danemu medium. I drodzy Państwo, zawsze jest od 30 do 40% osób, która nie jest w stanie niczego powiedzieć. To może wynikać trochę z niewiedzy na temat tego medium albo z braku wiedzy na temat standardów dziennikarskich. To znaczy w oparciu o co my w ogóle możemy stwierdzić, czy dane medium jest rzetelne, wiarygodne i czy możemy mu zaufać. Więc myślę, że jeśli w kontekście edukacji medialnej być może to jest jakiś obszar, w którym my moglibyśmy działać i coś więcej tutaj zaoferować. Są natomiast przykłady takie budujące, troszkę nadzieję, że media też są refleksyjne, że redakcje rozumieją, że coraz więcej użytkowników, a może wcale nie coraz więcej, może to jest moja intuicja tylko, chce wiarygodnych informacji. Jednym z takich przykładów z ostatniego czasu jest reakcja Tygodnika Powszechnego na naszą analizę, z której wynikało, że dane prezentowane przez twórców podcastu Tygodnika Powszechnego wprowadzają w błąd. Chodziło o taką ciekawą liczbę dotyczącą rzekomo 15 tysięcy ofiar, które miały ofiar, czy osób, które miały umrzeć w wyniku prac przy budowie stadionów w Katarze, przy trwającym jeszcze mundialu. No i to są dane, które nie znajdują potwierdzenia w źródłach. To jest liczba, która zaczęła krążyć w oderwaniu od swojego pierwotnego źródła. Okazało się, że jest to liczba opisująca liczbę osób, które zmarły w Katarze w ciągu chyba jakiejś tam konkretnej dekady, z tego co pamiętam 2012-2022, ale obejmująca wszystkie osoby bez obywatelstwa katarskiego, które zmarły. To jest państwo niezwykle małej populacji, więc jest to możliwe, ale ta liczba zaczęła krążyć. No i Tygodnik Powszechny w artykule komentującym naszą analizę przyznał się do tego błędu i to na swoich łamach sprostował. Może to jest coś, co powinno być standardem, niestety nie jest i myślę, że warto takie przypadki docenić. Więc to tyle może tytułem komentarza do mediów. Ja teraz pewnie będę reprezentować dyscyplinę medioznawstwo, więc powinnam jakoś bronić może dziennikarzy czy mediów. Tak się czuję w takiej roli, tutaj dużo negatywów padło. Natomiast szanowni Państwo, ja powiem tak. Myślę, że ta dyskusja nie odbiega wcale od dyskusji, która pojawiała się już w historii mediów, kiedy na przykład
wynaleziono telewizję i wchodziła telewizja do masowego użytku, czy wcześniej radio przy prasie. Kiedy zawsze Marshall McLuhan mówi o tym, że zawsze kiedy nowe medium wypiera stare, to stare medium musi zmienić swój paradygmat działania tak, żeby przetrwać. I być może to, o czym Państwo wspominacie, to jest taki symptom, że te media, które teraz nazywamy tradycyjnymi, chociaż ja się częściowo zgodzę z panem profesorem, że to nie jest taki jednoznaczny już współcześnie podział tutaj telewizja, radio, prasa, a tutaj internet, bo to jednak się przenika. Ale szukają te media tradycyjne jakiejś alternatywy, jakiejś formy znalezienia się w tej nowej rzeczywistości i niektóre z nich właśnie stawiają na zaufanie. Zaufanie do mediów w Polsce, ale nie tylko w Polsce na pocieszenie, jest bardzo niskie. Wszystkie badania wskazują na to, że naprawdę nie mamy zaufania i do mediów tradycyjnych, ale co gorsza, nie mamy też zaufania do mediów, więc w ogóle możemy mówić już o kryzysie zaufania jako takiego. Stąd coraz więcej organizacji, które myślą perspektywicznie, organizacji medialnych, ale też organizacji pożytku publicznego, zdaje sobie sprawę, że jedynym zasobem, w który warto inwestować, to jest właśnie odzyskanie tego zaufania i budowanie modelu biznesowego na rzetelności i zaufaniu. Oczywiście to może potrwać jeszcze lata, zanim doczekamy takich czasów, jak tutaj Patryk, że każda redakcja medialna będzie w trybie live publikować sprostowania w momencie, kiedy się dowie, że podała nieprawdziwą treść. No ale kto wie, może doczekamy. Natomiast nawet jeżeli nie doczekamy, to zmiana jest. Bo Przewodów moim zdaniem pokazał dwie rzeczy. Po pierwsze, nie wiem na ile Państwo śledzili tak od samego początku, pierwsza informacja o rakietach pojawiła się na Twitterze i podał to specjalista, dziennikarz, który był tam na miejscu. Pokazał dwa zdjęcia z tamtego miejsca i do tego momentu media jeszcze czekały tradycyjne z podaniem tej informacji. Do mnie pisali dziennikarze znajomi, Klaudia, czy możesz sprawdzić, czy to jest prawdziwe zdjęcie, bo może ty jakoś masz swoje techniki, bo nie byli pewni, ale czekali. I tak naprawdę moment, kiedy to poszła lawina, to było to, co tutaj pan Wiktor słusznie powiedział, publikacja agencji prasowej. No właśnie, agencji prasowej, która została potraktowana przez dziennikarzy, no umówmy się, w większości słusznie, jako wiarygodne źródło informacji. I to był ten czynnik, który rozpętał tą burzę medialną. Ja powiem szczerze, że byłam tym zawiedziona, ale to jest też oczywiście skorelowane z komunikacją na temat tego zdarzenia. Zdarzenie było jednak bardzo emocjonujące i te emocje zostały w społeczeństwie wywołane. Tylko, szanowni Państwo, nie wiem, czy podzielicie moją refleksję, że dostaliśmy też taką bardzo ciekawą lekcję, że no, następnego dnia już temat, który budził opinię publiczną, to był temat meczu i bardzo szybko rakiety zostały wyparte przez mecz i wcale ja byłam przekonana i tu przyznaję się do tej mojego błędu poznawczego, że tym tematem będziemy żyli jeszcze co najmniej dwa tygodnie. Tutaj szykowaliśmy się na potężną akcję przeciwdziałania, a tymczasem tak się nie stało. To znaczy oczywiście pojedyncze osoby czy jakieś tam grupy, które są zaangażowane i żyły tym tematem, dyskutowały, ale to nie była ani masowa panika jak z cukrem, ani to nie były jakieś działania rozsiewania dezinformacji, więc może my sami jako specjaliści ulegamy czasami takiej no, heurystyce poznawczej, która polega na tym, że nam się wydaje, że wszyscy śledzą to tak jak my. I że wszyscy na pewno żyją tak jak my tymi ważkimi tematami, a okazuje się, że nie, że mecz był równie ważny. A może nawet ważniejszy, skoro to o nim trendował Twitter już potem przez następne dni. I to może mieć też pozytywny skutek komunikacyjny w przeciwdziałaniu dezinformacji, bo możemy kreować momenty, które będą odciągały opinię publiczną. Czyli powinniśmy organizować mecz za każdym razem, kiedy dzieje się coś, co może spowodować dezinformację. Nie, no to jest duże uproszczenie.
Nie, to był mecz towarzyski, to jeszcze nie były mistrzostwa. To było w Przewodowie, to był mecz towarzyski z Chile bodajże, już nie pamiętam. Ale to był mecz towarzyski, co jeszcze bardziej utwierdziło mnie, że nawet towarzyski mecz odciągnął uwagę. Ja oczywiście to mówię pół żartem, pół serio, ale to coś mówi o społeczeństwie. Tak? No, spadły rakiety w momencie, kiedy wieczorem szykowaliśmy się na wojnę i trendował artykuł 5 NATO. Następnego dnia rano wyszły głowy państwa, powiedziały, że dziękujemy, to nie jest, Polska nie będzie brała udziału w tej wojnie i społeczeństwo przeszło nad tym do porządku dziennego. I to jest chyba najważniejszy punkt. Bardzo ci dziękuję, Marta. Dla mnie to jest spektakularny moment, że ten dziennikarz został zwolniony, poniósł odpowiedzialność za bardzo poważną nieścisłość, której się dopuścił. I myślę, że jeżeli media to zrozumieją, że tacy dziennikarze powinni zajmować się zupełnie innym zawodem, no to wtedy mamy szansę, że ta rzetelność wzrośnie. Ale myślę, że to jest bardzo długi proces. Nie ignorowałabym jednak takiej teorii, że właśnie media tradycyjne, już chowaliśmy telewizję, chowaliśmy były pogrzeby radia, te media wciąż trwają i być może ich przyszłością będzie to, że będą czekać, aż będą pewne, że podane w tych mediach informacje będą prawdziwe. Być może wtedy te media zyskają odbiorców, zyskają nowy model biznesowy. Mówię być może, bo może się okazać zupełnie inaczej. Technologia rozwija się tak szybko i w tak różnych kierunkach, że myślę, że za jakiś czas możemy w ogóle rozmawiać o nowych zjawiskach. Nawet nie wspomnieliśmy o deepfake'u, o różnych nowych problemach, które nas czekają. No, natomiast z pewnością takie debaty i też praca z dziennikarzami, bo Patryk nie wspomniał, ale organizacje fact-checkingowe zajmują się też szkoleniem dziennikarzy. I słusznie, że to robią, bo szanowni państwo, wielu dziennikarzy nie potrafi zweryfikować treści. Biorą informacje z internetu, ale nie potrafią sprawdzić, czy zdjęcie jest sztuczne, czy prawdziwe. Nie potrafią sprawdzić, o której godzinie to zdjęcie zostało zrobione, żeby sprawdzić, czy korelacja jest właściwa. Więc to nie jest tak, że ci dziennikarze są omnibusami. Oni też muszą nabyć tych kompetencji, żeby jeszcze lepiej ten zawód realizować. Jest to z pewnością taka droga, którą wciąż jeszcze musimy podejmować też w edukacji, żeby te kompetencje rozwijać. Dziękuję bardzo. Już wiem, że powinniśmy kończyć, natomiast może czy jakieś pytania z sali, tak? Tak, oczywiście. Świetnie, dziękuję państwu bardzo za wszystkie państwa głosy. Andrzej Dramiński, Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich i miesięcznik Debata, gdzie jest motto oczywiście, że na pierwszej stronie właśnie Józefa Mackiewicza, tylko prawda jest ciekawa. Trochę mnie to tak naprawdę zaniepokoiło, o czym państwo mówią, a mianowicie o dezinformacji jako takiej, a szczególnie to wypowiedź pani doktor Klaudii Rosińskiej, zresztą my rozmawialiśmy też, ale pani właściwie też powiedziała coś takiego, że dezinformacja odpowiada też czyjejś właśnie motywacji, to znaczy, że ktoś jakoś tam właściwie myśli i ta też właściwie dezinformacja ją buduje. Co by też właśnie w jakimś sensie jednak oznaczało, że ta dezinformacja jednak też jest właśnie pozytywna. No być może, że dla tej osoby, ale dobrze. No to bym chciał, żeby też jednak się pani właśnie wypowiedziała na ten temat. A po drugie, tak naprawdę to państwo mnie nawet też wręcz po prostu szalenie właśnie zaskoczyliście, a mianowicie pan profesor Jacek Pryżalski, kiedy pan powiedział, że nie ma właściwie żadnego wiarygodnego źródła mass mediów. To znaczy, że wszyscy coś tam właśnie mówią. Dobrze, ale tak pan w ogóle się wyraził. I też i pani Marta właściwie gromada, jak pani też powiedziała, że nie ma właściwie dobrych jak gdyby dziennikarzy i dobrego też po prostu dziennikarstwa. Zresztą i też jak tutaj patrzę na te hasła, że tak powiem Indeed, że lepiej rozmawiajmy i przywróćmy dziennikarstwo. Jeżeli go właściwie nie ma, w takim razie, proszę państwa, to w jakim właściwie my żyjemy w świecie i tak dalej. Ale i pytanie też mam takie, ponieważ jest tu góry, jest takie hasło, a mianowicie o przeciwdziałaniu dezinformacji. Jeżeli jednak właśnie ta dezinformacja coś po prostu buduje, jeżeli nic ta nie buduje, dezinformacja... dementuje, żeby państwo nie uwierzyli. Jeżeli też w takim razie dezinformacja, dobrze, ja manipuluję też być może państwem, ale to jednak są bardzo ważne pytania. Jeżeli w takim razie też właściwie ta dezinformacja jest tu i teraz,
teraz, no bo pan profesor i pani Marta też o tym mówią, no że nie ma też właściwie po prostu wiarygodnego źródła, to proszę państwa, to pokuście się w takim razie państwo o definicję i powiedzcie nam też właśnie, no tu i teraz, co to jest właśnie dezinformacja. No bo to by się wydaje też właśnie no, punktem wyjścia. No bo być może, że proszę państwa, że my żyjemy też właściwie no, w takim świecie, że ta informacja jest po prostu okej. Okay. A dlaczego ma być informacja, jak może też być właśnie, no, jak też może być właśnie i dezinformacja i budować albo też po prostu no, czyjś świat, albo też to dziennikarstwo jest takie i redakcje, bo albo, że tam właśnie no, za pieniądze i tak dalej. Na przykład też i TVN ma takie hasło. To są fakty tam u nas, prawda, i wieczorem. Ale jakie fakty? Czyli obiektywne, no czy właściwie być może i w jakimś sensie i dezinformacja. Czyli, że proszę państwa, co to w ogóle jest właśnie dezinformacja? Dziękuję bardzo. Czy ja mogę najpierw zdementować to, że dezinformacja jest dobra? To ja zacznę w takim razie. To być może albo ja nieprecyzyjnie, albo ponieważ tutaj został pan poproszony wcześniej o pytanie, to nie. Dezinformacja nikogo nie buduje i nie jest dobra. I to jest radykalne i niepodważalne stanowisko. Natomiast podatność na dezinformację jakby wynika z wielu różnych czynników. Jednym z tych czynników jest no, na przykład konkretna predyspozycja psychologiczna, którą możemy zmierzyć badaniami, że no, na przykład ktoś ma taki umysł i no, wierzy w teorie spiskowe. Tak? No, jest łatwo mu uwierzyć w różne abstrakcyjne dla innej osoby twierdzenia i on ma taką predyspozycję psychologiczną. Wobec tego ta osoba będzie na poziomie poznawczym dużo łatwiej jakby narażona na siłę oddziaływania dezinformacji niż osoba, która powiedzmy ma niższy ten zakres psychologicznej podatności. Co nie znaczy, że ta dezinformacja będzie dla niego obiektywnie dobra czy zła, bo nie wiem, no, jak ktoś jest chory i bardzo chce wierzyć, że będzie zdrowy, bo będzie jadł witaminę C w dawkach jakichś strasznych wielkich, no to na poziomie jego emocji być może on będzie się cieszył, że ma wpływ na swoją chorobę i je te witaminy C. No ale czy to będzie dla niego obiektywnie dobre? No nie, bo nie wyzdrowieje z powodu jedzenia samej witaminy C. Także jedno to, w co chcemy wierzyć, albo jak już ja staram się całe życie unikać tematów politycznych, ale dezinformacja jest z nimi ściśle związana. Jeśli w trakcie kampanii wyborczej ktoś już ma sprofilowane poglądy i bardzo jakby jest w nie zaangażowany, no to nie możemy oczekiwać na poziomie racjonalności, że ta osoba będzie krytycznie przeglądać wszystkie newsy na temat swojego ulubionego polityka. No nie będzie, wręcz przeciwnie. Każda dezinformacja, która będzie popierać jego pogląd jako taki, będzie przyjmowana bezkrytycznie, chyba że poprzez edukację wypracujemy z taką osobą i sami ze sobą pewien mechanizm reagowania. No ja na przykład, to podzielę się własnym doświadczeniem, kiedy mam zadowolenie, czy czuję takie silne emocje pozytywne z newsa, którego dostaję, to tym bardziej radykalnie go sprawdzam, bo mam świadomość, że pozytywne emocje całkowicie zaciemniają mój krytyczny osąd takich drobnych manipulacji czy detali. Przy twardej dezinformacji, czyli takich sfabrykowanych dowodach, jest łatwiej, bo łatwiej ją obalić, ale przy światopoglądowej dezinformacji wszystko skończy się na tym, ty myślisz tak, ja myślę tak, bo ten światopogląd już nas w jakiś sposób kształtuje i formuje. Co nie znaczy, że to jest dla nas dobre, nadal podkreślam. To po prostu jest stwierdzenie faktu. Tak? Niektórzy chcą wierzyć w dezinformację, bo ona wspiera ich światopogląd i trudniej do tych osób dotrzeć. Ale nie niektórzy, może tutaj się wycofam. Każdy, bo na tym polega też cel dezinformacji, żeby polaryzować społeczeństwo. Więc im bardziej jesteśmy spolaryzowani, im bardziej nie chcemy w ogóle rozmawiać na temat rzeczywistości, która nas otacza, tym dezinformacja jest mocniejsza, tym silniej kreuje fałszywy obraz rzeczywistości. I słusznie pan wywołał stację, tak? Są ludzie, którzy będą oglądać tylko TVN i będą mieć taki obraz rzeczywistości, a są ludzie, którzy będą wierzyć w kompletnie inną rzeczywistość w TVP. I teraz jak chcecie państwo wyjść do tych ludzi i powiedzieć, ty wierzysz w dezinformację i ty wierzysz w dezinformację? Oni po prostu nie będą nas wtedy słuchać. Musimy najpierw tym ludziom pokazać, jak ta dezinformacja
została skonstruowana na poziomie ich własnego umysłu, ich własnej percepcji świata. I dopiero wtedy możemy próbować tym ludziom tłumaczyć techniki manipulacji, w jakiś sposób w ogóle konstruktywnie z nimi postępować. Bo jeśli nie przedrzemy się przez ten światopoglądowy mur, no to wtedy każdy nasz argument będzie traktowany jako wzmocnienie tego, w co już wierzę. I z tym pewnie też się demagog spotyka. Jeżeli ktoś już wierzy w teorię spiskową czy w jakąś dezinformację, to szanowni państwo, czasami mówiąc mu fakty, jeszcze bardziej utwierdzamy go w tym przekonaniu. I to jest to negatywne zjawisko, bo bardzo często ten błąd popełnialiśmy jako eksperci. Próbowaliśmy tak tłumaczyć na poziomie faktów, na poziomie tego, co nam się wydawało istotne, a tymczasem te osoby, ponieważ one już uwierzyły, one to traktowały jako potwierdzenie swojej teorii, że my jako ci eksperci, którzy chcą zła i chcą mainstreamowe media, te sprawy. Więc to jest naprawdę szalenie psychologicznie skomplikowane zjawisko, ale jednoznacznie mówię, niedobre dla nikogo, bo jeżeli wierzymy po prostu w nieprawdziwą rzeczywistość, to prędzej czy później ta rzeczywistość nas uderzy, tylko uderzy boleśnie. I to wiedzą pewnie wszyscy ci, którzy wykupili cukier, makaron i wszystkie inne produkty. No, postąpili tak, bo uwierzyli w jakąś zafałszowaną rzeczywistość, która być może nie okazała się jeszcze dla nich tak bardzo szkodliwa, ale w innych sytuacjach już mogłaby być bardzo szkodliwa. No, to tyle, jeśli chodzi o to, że dezinformacja jest jednoznacznie zła, powtórzę. To ja tylko szybko dokończę, bo był wątek mediów. Ja oczywiście na potrzeby dyskusji wyolbrzymiam, więc to też jest taka moja cecha. Więc też mówiąc, że nie ma mediów, one istnieją. Istnieją w innej formie niż przywykło się traktować jeszcze parę lat temu. Social media zmieniły wszystko. Algorytmy, nastawienie biznesowe. Tutaj też się dołączam, że te biznesowe modele należy przeanalizować. I też jeżeli ja mam rzetelnego źródła szukać na Patronite, bo tam są dziennikarze, którzy są pasjonatami swoich tematów, którzy tworzą treści w swoim czasie na bazie źródeł, którzy są opłacani przez użytkowników, bo żadna agencja nie chciała tego materiału od nich, albo dostali 300 zł za ten artykuł, który poświęcili tydzień, to coś jest nie tak. Ja bym wolała te artykuły przeczytać w prasie. Prasa też wymaga oczekiwania. My przyzwyczailiśmy się, że w telefonie mamy powiadomienia od razu, jak coś się dzieje. Więc nagle zwolnienie tempa, przejście, zaangażowanie się, przemyślenie jest problematyczne. Dezinformacja jest wszędzie, więc jeżeli nie ma w artykułach przypisów, jeżeli ja nie wiem, kim jest autor, albo widzę go pierwszy raz, albo nie wiem, no, są jakieś dane, które są nieopisane, niesprawdzone, no to też mi się to trudno czyta. Bo też no, dezinformacji ulegamy wszyscy. Wszystkie media, każde źródło może ulec tej dezinformacji, może popełnić błąd, tam wszędzie pracują ludzie. Ostatni przykład w TVN-ie, zła data urodzin zmarłego założyciela TVN-u. No, wydaje się nic prostszego, żeby sprawdzić, a szło w programie i było. Więc to są takie rzeczy. To ja nie mówię o wielkich kłamstwach, które są widoczne. To są mikro rzeczy, o których nie myślimy, bo przyjmujemy ten wall, przyjmujemy ten zalew informacji, nie filtrujemy albo filtrujemy, a między Bogiem a prawdą tak wszyscy kończymy na pudelku, czytając o tym, że ktoś się przewrócił albo nie, więc marzymy o dobrym dziennikarstwie, chcemy, żeby pismo było nowym New Yorkerem i żeby media pokazywały same fakty, a koniec końców okazuje się, że oglądamy zapis niedźwiedzia z zoo, który się urodził w Kalifornii, no i jesteśmy wszyscy szczęśliwi i telewizja ma oglądalność, a ludzie żyją godnie. I panie profesorze, ostatnie. Ja bardzo, bardzo, bardzo krótko, bo do czego ja nawiązywałem, mówiąc o tych źródłach? Nie do tego, bo pewnie moglibyśmy zrobić jakąś gradację i ułożyć różne media pod względem praktyk redakcyjnych, tam jakby sprawdzania informacji, weryfikowania i tak dalej. Ja jestem za tym, że to się da zrobić. Natomiast mówiłem o tym, że nie możemy nikomu, komu go na przykład przygotowujemy medialnie, powiedzmy, że prowadzimy edukację medialną w szkole, dać prostej rady, że ja ci zaraz znam listę źródeł, że jak tam pójdziesz, to tam na pewno dostaniesz prawidłową informację, bo nawet takie najbardziej renomowane źródła, na przykład duże agencje telewizyjne amerykańskie, no miewały swoje sytuacje, że korespondent wojenny nadawał ze schowka na miotły, no nie? I co ja bym powiedział? No to tam na pewno znajdziesz prawdę, no może nie zawsze, prawda? Czyli jakby mówię o takim zapasie bezpieczeństwa, że każdy powinien wiedzieć, że nawet jak ma źródło, które
jest renomowane, ma podstawy, żeby uważać, że jest renomowane, to i tak jakby pewien poziom wentyla bezpieczeństwa gdzieś tam powinien zostać, tak? Żeby się tego nie pozbawił czasami i nie bazował na renomie źródła tylko. No to miałem na myśli. A wracając do tej dezinformacji, no z tym jest parę problemów, tak? No jestem teoretykiem, no nie wiem, czy to każdego interesuje, tak? Ale na przykład, no można by wiele tematów postawić, gdzie jest dezinformacja. Na przykład, czy może być dezinformacja nieświadoma, tak? No bo część na przykład badaczy mówi tak, dezinformacja jest wtedy, kiedy nadawca świadomie tak manipuluje przekazem, czegoś nie mówi, albo coś mówi, albo o tym mówi w taki sposób, żeby uzyskać określony efekt przy świadomości, że jest inaczej na przykład, tak? Ale żeby uzyskać odwrotny efekt. Więc wtedy to jest taka klasyczna dezinformacja, kiedy mamy do czynienia z pewną intencjonalnością, tak? A teraz, a co wtedy, jak nadawca na przykład wierzy w jakieś kompletne głupoty, no nie? Czy to jest jeszcze dezinformacja? To jest na pewno nieprawda, ale czy to jest dezinformacja, jeżeli ten, kto nadaje, święcie w to wierzy, no to jest na pewno sytuacja, która na poziomie behawioralnym jest taka sama, że jest pewien przekaz, który zawiera nieprawdę, ale na poziomie jakby mechanizmu społecznego, który do tego doprowadził, to są dwie inne sytuacje, więc dobrą rzecz pan otworzył, w sensie wartą dyskusji, gdzie to się dzieje, tak? A czy na przykład ktoś, kto to tylko nie stworzył tego informacji, a tylko ją upowszechnia, to jest dezinformatorem, czy nie jest dezinformatorem? Na przykład w tych naszych badaniach 55% nastolatków mówi dokładnie to jest tak, 25% mówi, że nie można komuś zaszkodzić, jak się tylko udostępnia czyjeś treści, a 30% mówi, że nie jest tego pewna. Czyli na przykład bardzo wielu w dzisiejszych czasach osób zaczyna pełnić taki dziwny status, bo są ni to nie są producentem tych treści, nie są też ich tylko konsumentem, tylko są ich upowszechniaczem. Czyli jaka jest tak naprawdę ich rola i odpowiedzialność, nie? Więc no, dużo ciekawych rzeczy, ale wracając do tego, ja po prostu widzę na przykład, że ta edukacja medialna jest jakby dość skomplikowana. Ja dlaczego też to powiedziałem, już ostatnie zdanie? Dlatego, że ja słyszałem takie przekazy medialne, gdzie ktoś mówił na przykład tak, nie wiesz w Wikipedii, ale wiesz w papierową encyklopedię, albo nie wiesz w to, a nie wiesz... I ja uważam, że już nie żyjemy w takim krajobrazie medialnym, że ktokolwiek może odpowiedzialnie coś takiego powiedzieć. Nie wiesz w to źródło, a wiesz w to źródło. Tak w 100%, że jak tak posłuchasz mojej rady, to wylądujesz w dobrym miejscu. No niekoniecznie. Ja tylko zaproszę, Wiktor, krytyczne myślenie jest zawsze wskazane, to podsumowanie, a na temat definiowania dezinformacji zapraszam na panel później. Będziemy o tym rozmawiać i to sobie zdefiniujemy, więc zapraszam. Tak, i już czuję oddech czasu i Marleny na plecach, także dziękuję bardzo naszym panelistom, dziękuję państwu za wysłuchanie i przekazuję głos Marlenie.